Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Mariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Za Kółka. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z problemem, z którym mogą się spotkać kierowcy korzystający najczęściej z dwóch aut o różnym silniku, czyli diesla lub benzyny. Może się taka sytuacja zdarzyć, że omyłkowo zatankujemy nie to paliwo do auta. Co zrobić w takich sytuacjach? Choć teoretycznie konstrukcyjnie samochody z silnikiem benzynowym i diesla mają różne średnice wlewu, taka sama sytuacja jest w przypadku na stacji benzynowej, to znaczy pistolety do tankowania również posiadają różne średnice, a konkretnie mówiąc, pistolety do benzyny i samochody benzynowe mają mniejsze średnice, diesle większe. No i oczywiście idąc tym śladem może dojść do sytuacji, gdzie najczęściej do samochodu z silnikiem diesla przypadkowo, omyłkowo nalejemy benzyny. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Otóż wszystko zależy od tego, jaką ilość benzyny udało nam się zatankować. Zdanie mechaników różne są opinie. Większość osób uważa, że 5-10% benzyny w ogólnej objętości zbiornika nie powinno teoretycznie zaszkodzić naszemu silnikowi. Aczkolwiek zważając na uwagę, jak mocno technicznie rozwinięte są współczesne diesle, jak mocno nafaszerowane elektroniką, jak precyzyjnie wykonane poszczególne elementy układu zapłonowego, dla własnego bezpieczeństwa nawet te 5-10% mogłoby zaszkodzić, dlatego dla własnego bezpieczeństwa należałoby to paliwo wypompować ze zbiornika. Podstawową rzeczą, którą powinniśmy wykonać, a tak naprawdę nie wykonywać, to jest nie uruchamiać silnika w momencie, kiedy się zorientowaliśmy, że wlaliśmy nie to paliwo. Wtedy jeszcze jest szansa, aby dokładnie spuścić paliwo i wyczyścić zbiornik. Oczywiście sami tego nie dokonamy, należałoby wspomóc się osobami trzecimi. Rzadko który samochód w tej chwili ma korek spustowy w zbiorniku, a w zasadzie ja nie przypominam sobie, żebym gdziekolwiek widział w autach powyżej 80. rocznika produkcji. Dlatego, tak jak Państwu mówię, nie uruchamiamy silnika, nie włączamy stacyjki w pozycji zapłon, gdyż to może spowodować zaciągnięcie paliwa przez elektryczne pompy paliwowe. Oczywiście mniejsze zmartwienie mają posiadacze starszych aut, tak jak mówię, lata 80. do 90., gdzie te silniki nie były aż tak mocno skomplikowane. Tak jak na wstępie mówiłem, 5-10% benzyny w oleju napędowym nie powinno spowodować jakiegokolwiek uszczerbku na kondycji naszego silnika. Oczywiście warunek jest, aby po zorientowaniu się, że lejemy nie to paliwo, aby uzupełnić właściwym paliwem do końca zbiornik, aby te stężenie procentowe tej benzyny w ogólnej objętości zbiornika było jak najmniejsze. Dlaczego mówię, żeby to stężenie było jak najmniejsze? Otóż, szanowni Państwo, olej napędowy nie tylko służy do spalania w silniku, ale również służy do smarowania poszczególnych elementów układu zapłonowego. Począwszy od elektrycznych pomp paliwa, poprzez pompy wtryskowe wysokiego ciśnienia, jak również i wtryskiwacze. Także paliwo nie służy tylko do celów napędowych, ale również właśnie do smarowania tych elementów. A w dzisiejszych dieslach te elementy, które bym nie wymienił, to są już poważne koszty. Dlatego też, jeżeli mamy taką możliwość, to należy unikać nawet krótkotrwałych jazd z nieodpowiednim paliwem, z rozrzedzonym paliwem, olejem napędowym przez benzynę, ze względu właśnie
na koszty, które możemy w przyszłości ponieść. Oczywiście skupiłem się dzisiaj tutaj na silnikach diesla. Tak jak Państwu mówiłem, konstrukcyjnie teoretycznie niemożliwe jest wlanie oleju napędowego do samochodu benzynowego ze względu na różne średnice, ale gdyby ktoś na siłę tego dokonał, oczywiście też należy unikać jazdy, uruchamiania silnika w takim przypadku. Czynności adekwatne do czynności z silnikiem diesla. A czego nie robić na stacji benzynowej? Proszę zobaczyć na kilku filmach znalezionych w sieci. Zapraszam. Саш, блять, вообще идиот. Покупки загрузились с 14 февраля по 14 марта. Чё, блядь, ты лезешь? Покупка, получайте подарочную карту на 500 рублей. Условия уточняйте на сайте карусель.ру. Карусель, гипермаркет семейного праздника. Компания «Движение нефтепродукт» поздравляет с Днем Защитника Отечества. Желаем ровных дорог, веселых попутчиков и аккуратного вождения. Добра, позитива и удачи на дорогах. Tak jak Państwo widzieli na filmach, pomyłek może być dużo więcej na stacji benzynowej. Także tylko rozwaga, spokój, myślenie przede wszystkim w tak prozaicznej nawet czynności jak tankowanie samochodu może uchronić nas od przyszłych kłopotów. Tymi słowami żegnam się z Państwem, zapraszając jednocześnie do obejrzenia kolejnego odcinka już za tydzień. Do zobaczenia.